Zmaganie się ze ślężą rekompensują wspaniałe rzeźby kultowe, jakie znajdują się po drodze na szczyt. Jest to figura niedźwiedzia, kamienna, wykuta w granicie przez artystę z plemiona prasłowiańskiego, jakie tutaj zamieszkiwało przed wiekami. Obok stoi rzeźba, właściwie część rzeźby, bo prawdopodobnie nie ma głowy, ale jest to panna z rybą. Tu tę rybę widać, tu jest jej właśnie głowa, tułów i ogon. Stoją sobie te rzeźby tutaj, kiedyś stały w kręgach otoczone kamiennymi wałami, w kręgach kultowych. Nimi w czasach średniowiecza zostały przeniesione w różne miejsca tutaj wokół Ślęży. Cechą charakterystyczną tych rzeźb jest właśnie ten ukośny krzyż. Tutaj świetnie go na tym niedźwiedziu widać, jako że napadał do niego śnieg. Tu z kolei ten jest na rybie. I ten krzyż jest symbolem kultów solarnych, co oznacza, że ci nasi przodkowie, którzy zamieszkiwali Ślężę, oddawali cześć Słońcu.